Cześć, z tej strony Ula. Witam wszystkich, Piotrek. Zaczęliśmy naszą przygodę z wideoblogiem. Mieszkamy na co dzień w Belgii. Jeździmy razem z naszym kotkiem, Tigerem. W Belgii w tym momencie zaczął się długi weekend trzydniowy. Jednakże nie będzie to relacja z Belgii, natomiast gdzie jedziemy? Wybieramy się do Niemiec, a dokładnie przepięknego miasta Koblencja. Zachęcamy do oglądania i do zobaczenia na miejscu. Hej! Drodzy widzowie, po lewej stronie właśnie mijamy ten ogromny budynek, to największe centrum dystrybucyjne firmy Nike na Europę. Z tego miejsca wysyłane są wszystkie produkty do poszczególnych krajów europejskich. Taka gratka. Właśnie wjechaliśmy do Holandii. Od razu rzuca się w oczy ogromny zakład chemiczny produkujący między innymi środki czystości. Największy tego typu zakład tutaj w okolicy. Moi drodzy, właśnie wjeżdżamy do Niemiec, a tu co? Klimatycznie się zrobiło. Popatrzcie, jakie widoki. Od razu widać, że się Jesteśmy już w Koblencji, taki mamy pokoik. Nie głupi, nawet dostaliśmy żelki Haribo. Kto tu się chowa? A to ja, hello. Ale zobaczcie, jaki nieziemski widok mamy. Kiciu, poczekaj, wypadniesz. Na dole basen jeszcze nie wypełniony, ale jest. O, i tak to wygląda z hotelu. Piękne widoczki. Daj tego kolaszka. Dwójca. Bida mała nasza. Troszeczkę została poturbowana. Leczymy. Ale na dobre skórkę. No. Tak wygląda hotel w Koblencji. Super. Szkoda, że nie wzięliśmy tego wołeczka. Musimy go gdzieś kupić, jak będziemy sprawdzić. Pozdrawiamy. Do zobaczenia niebawem. Moi drodzy, dojechaliśmy do hotelu. Jesteśmy w Koblencji, hotel Weinauslaube. Jest bardzo piękna pogoda. W ogóle pokój nam się podoba. Co tu dużo mówić. Idziemy w miasto. Ale zanim... to chwilę zwróćcie uwagę na otoczenie. Tak wygląda to hotel. Tam jest parking. Tu jest drugi budynek hotelowy. Wszystko na takiej pięknej, malowniczej górce, z której widać wszędzie zieleń. Tak to mniej więcej wygląda. Tiger został w pokoju.
Nie ukrywam, że nie lubi jeździć samochodem. Była dla niego dwugodzinna droga, męcząca. Ponadto trochę jest poszkodowany, bo miał podrapanie przez innego kota i teraz leczy się. Więc odpoczywa w pokoju. Natomiast my idziemy w miasto. Jesteśmy na placu Starego Miasta w Koblencji. Przed nami studnia Der Blumen am Plan z 1806 roku, a w tle piękne kamieniczki oraz kościół Najświętszej Maryi Panny, który powstał w V wieku i tak naprawdę do rewolucji francuskiej pełnił on funkcję głównego kościoła w Koblencji. Natomiast dookoła piękne kamieniczki klasycystyczne, pełno restauracji, bo tak naprawdę dopiero od 1 czerwca w Niemczech zniesiono wszelkie obostrzenia pandemiczne i ludzie wyszli śmiało na ulicę. Zbliżamy się do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Koblencji, który jest jednym z trzech głównych kościołów miasta. Jego budowa rozpoczęła się w V wieku na tak naprawdę podwalinach dawnej romańskiej budowli. W 2002 roku, z tego co tutaj wyczytałam, został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i za chwilę wejdziemy do środka. Zobaczcie, jaki piękny ten kościół jest. Sklepienia gwieździste, gotyk i romański styl mieszają się, łączą w jednym. Rozety, witraże. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda z góry. Proszę, organy. A nawet zegar. Moi drodzy, jak na razie idzie nam świetnie. Z kościoła nas jeszcze nie wygonili z kamerą. Mogliśmy się podłączyć pod grupę obcokrajowców, ale trochę by to słabo wyglądało. Zwłaszcza, że to byli Hindusi. Więc
kiepsko by było udawać, że jesteśmy z jej grupy. Teraz można iść do bazarku. Naprzeciwko. A, bazarek, naprzeciwko. No, także ten, idziemy dalej. Idziemy taką mniejszą, spokojniejszą uliczką. Zbliżamy się do Renu. Chcieliśmy zobaczyć, jak rzeczka płynie. A tutaj wszędzie kafejki. Ale powiem wam, jest bardzo zielono. Tutaj jest bardzo zielono. W porównaniu z Belgią, czy nawet Holandią, tu w miastach jest zielono. Także ten, do następnego. Architektura jest piękna. To co, idziemy tu w dół? Można iść w dół, można iść górą. Chyba może pójdziemy górą, ale czekaj, zobaczymy co tutaj jest. W sumie, chodźmy na dół. No dobra. To jest skwerek, gdzie można odpocząć. Jak pałacyk. Zobaczcie. No to w remoncie akurat. Idziemy dalej. To i to, i tak. Tutaj jedzie auto. A ten jachcik to czeka na nas na przykład. Tak, to jest nasz zarezerwowany. Proszę. Panie, panowie, Ren. Koblencja. To dobrze, teraz popływasz trochę. 4 czerwca 2022. Patrz, ryby są, popływają, ale ja... Są ryby. A tu jedna duża ryba stoi. I tam jest druga. Twierdza Ehrenbreitstein powstała w latach 1817-1828 i była częścią pruskich fortyfikacji twierdzy Koblencja. Miała bronić przed ewentualnymi wojnami, natomiast w tym momencie jedyne co w niej się mieści to muzeum, a dotrzeć można do niej kolejką linową, którą uruchomiono w 2010 roku. I wybieramy się właśnie w tym momencie na samą górę twierdzy. Moi drodzy, suweniry. Jak to jechać gdzieś i nie kupić suweniry? My zawsze kartki pocztowe i magnesiki wybieramy. Także coś znajdziemy. Piękne. Widzisz, tu też jest czwórka. O taki może? Albo ten? Gdzie więcej obrazków? Tu jest więcej, może ten. Taki za czwórka. Drodzy, magnesik jest zakupiony. Taki. Trzymaj. Idziemy dalej. Już można wracać do domu, nie? Już nie mamy tu nic do roboty. Nie no, dopiero początek. Idziemy dalej. Wiecie co? Zdecydowaliśmy się na lody. Muszę go ogarnąć, bo wodnicy jest. Ale bardzo wodnicy. Cóż, lody lodom nierówne.
Ciekawe, co by twój wujek powiedział. Powiedziałby, że to dziadowskie. No, pozdrawiamy wujka. A tutaj mamy budynek, który jest pomnikiem. Jest to cypel w miejscu, gdzie do Renu wpada Mozela. Jest to przepiękny pomnik, który będziemy widzieć z góry. Widać kolejkę gondolową. Zobacz, jakie pomysłowe rozwiązanie na flaszki. Jak ten napis opisze? Every bottle helps. Don't trash. No tak. U nas by to się przydało, w Polsce. Jeszcze raz widok na pomnik. Pomnik ten nazywa się Deutsches Eck. Powstał na sztucznie wybudowanym cyplu w latach 90. XIX wieku na cześć Wilhelma I. Natomiast sama nazwa niewiele jest wspólna z Wilhelmem, ponieważ tutaj już w XIII wieku mieli swój zakon krzyżacy. I to od ich zakonu tak naprawdę to miejsce nazywa się jak nazywa. Tu zbiegu Renu i Mozeli. Będziemy go widzieć z góry, jak wjedziemy na górę. Chodź, idziemy. To co, idziemy w tamtym kierunku, się udajemy. Idziemy szukać wejścia do kolei gondolowej. Zbliżamy się do miejsca, skąd startuje kolejka gondolowa. Widać, że dzisiaj jest jakiś taki, nie wiem, dzień festiwali tutaj, bo gdzie nie podejdziemy, to są jakieś dmuchańce dla dzieci, fast foody, fast traki. Dosłownie na każdym kroku widać ludzi. Może to dlatego, że sobota? Nie wiem, nie mam pojęcia. A czemu Koblencję wybraliśmy, Piotrze? Dlatego, że w miarę blisko była odległościowo od nas i głównie to z tego powodu, a poza tym no jest, miasto jest bardzo znane, dużo ma zabytków i w sumie dlatego wybraliśmy to. Bo wy jeszcze nie wiecie, ale ja wam powiem. Koblencja ma dużo związku z Polską. Dowiecie się wkrótce. Okay. No. Te zapachy, które teraz czuję, kojarzą mi się z Polską, z festiwalami. Mi się z nad morzem kojarzą. No, z morzem gdzieś, z zapachem, taki zapach pieczonej kiełbasy, wiesz, jakiś rybki. Idziesz nad morzem gdzieś i są te... Ojojoj. Albo z krupówkami nad Zakopanem. No, coś takiego. Co? Coś takiego. Zaczynamy tutaj w kolejce, żeby napić się herbaty mrożonej. No i odpowiedź się znalazła. Dzisiaj jest street food tour w Niemczech. Stąd tyle food trucków. Moi drodzy, kolejka do kas, a tam kolejka na gondolę. Trochę poczekamy dzisiaj, ale myślę, że warto. Two adults. Okay.
No to idziemy. No i poszli konie, poszły konie po betonie. A tu taka ciekawostka, można sobie zrobić sweet focie z tłem z Koblencji. Za jedyne 3,50 euro. To co, chyba cena jest okazyjna, nie? No nie wiem, a patrz, kolejka się zmniejszyła. Akurat dla nas. Bierzesz czy nie? To ty skasujesz te bilety, ja tu robię film. O, tu następny kościół. Jeden z tych trzech, o których wcześniej wspominałam. Później tu się wrócimy. To nie chyba, nie? Bo tak. Daj, skasuję. To nie to! To nie to! A, w tą stronę. Mam tiketik. Będziemy jechać. Ile osób może wejść? Sprawdzimy zaraz. Jedna pojechała niemal pusta. Nie wiem, czemu nie wsiadają. Chyba czekają na jedną wspólną. Chodź, wsiadamy. No, ja ci dam. Idziemy. O, proszę. Widzisz? Jeszcze tu nas nie było dzisiaj. O, miejsce jak parciana mi plecy. Trudno. No nie, ja wysiadam. Trzeba się trochę wyprostować. Później idziemy na szamkę. Tak, później na obiad, bo już jest godzina prawie piąta. To już nie, obiad o kolację, nie? Tak. A jeszcze deserek do tego, nie? Deserek był, lody jedliśmy. Mało? O, bo będzie. Ja będę polemizował z tym. No. To uwaga, czas. Rozbujamy tą imprezę. 3, 4, jedziemy! Kto zapisem ten dychniesz? Przestań. Kto zapisem ten spolisty? Nie skacze. O nie! Ty, ja zaczynam trochę się... Dawaj, lecimy. Nie bujaj. A jak to pierdolnie zaraz na dół? Przestań. Ale piękny widok, jeju. Super, powiem wam. Masz ten pomnik. Tak. Deutsches Eck. Powiem wam, że z góry to będą przepiękne widoki dzisiaj. Pogoda jest idealna. Trochę mi ten fort, ta twierdza, przypomina Dinans. Też była na takiej skale zbudowana. Bo musicie wiedzieć, że my w Belgii już prawie wszystko zwiedziliśmy, zanim wpadliśmy na genialny pomysł, żeby zacząć robić wideobloga. No, ale może w czynie społecznym dla potomnych wrócimy w te miejsce jeszcze kiedyś i nagramy coś. Natomiast tymczasem jesteśmy... Szkoda, że zamiast tego balonika Tyrolki nie ma. To by były lepsze atrakcje. Więcej by było... adrenalinki. No, może kiedyś jeszcze Tyrolka się gdzieś trafi. Popatrzcie na Ren. Ren. Pole kempingowe w tle. Wysepka na Renie tam w tle. I panorama Koblencji i okolic. A tu wpływa Mozela do Renu. Będziemy wracać w dół, to będziemy z drugiej strony siedzieć. To tak jakby teraz drona puścić i z góry taki widok jest, nie? No, my jesteśmy jakby w takim dronie, nie? Klimatyzowanym. No. Już jesteśmy na górze, dojechaliśmy cało i zdrowo, bez żadnych przygód i będziemy kontynuować dalsze zwiedzanie. Ładnie trawka wykoszona, nie powiesz? No, równo, przynajmniej wykoszona. Ale na początek mamy tu makietę całego fortu, twierdzy. Coś widać, czy nie widać?
Nie, to jest tylko opisane, gdzie co się znajduje. Kasy, muzeum, restaurant, kafe. Tutaj ludzie wracający na dół czekają swoją kolejkę. Kasa z lodziarnią. Teren zielony, piękne. Stamtąd od 22 ostatni jest wagonik, a stąd w pół do 12. No to długo kursują, no? Oczywiście długo. I właśnie weszliśmy na zwiedzanie twierdzy. Zaczyna się ciekawie. Tak jak już wcześniej wspomniałam, początki twierdzy, końcówka XIX wieku, lata 90. I główna funkcja obronna. Tutaj możemy zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej. On ma tablicę. My, on. My, on. Me, myself and I, tak? Coś w tym stylu. O, chyba jakaś rekonstrukcja była, pokazy. I wchodzimy przez bramę główną. Czekaj. Może tędy trzeba dookoła by obejść. Tędy. Tak. Czy tak jak strzałki? Nie, popatrz, tutaj jest. To nie wiem. Dobra, to chodźmy w prawo najpierw. Nie, widzimy tędy, widzimy tamtędy, tak? No. Wiesz, z czym mi się to kojarzy, ten fort? No. Trochę jak u nas na Łomelgiem. No, podobno. Trochę jak w Lille byliśmy, szliśmy dookoła, pamiętasz te? Pamiętam, w Lille, no tam. No. Jest, co te kubki wziąłem, dwa. Tak. I tak trochę. No, z zewnątrz, tak jak już wcześniej wspomniałam, jak w Dinant, bo to jest wykute również w skale. A w Dinant w Belgii jest przepiękna twierdza również. Potężna, zgadza się. Tu można zwiedzać i zwierzać. Ciekawe, czy można na górę też wejść. Też można, bo tam chodzą. Patrz, można wejść na górę tam po schodach chyba. Idziemy na górę. Co tu mamy? O, można wino kupić. Jest winiarnia. Jest, można testować, nie? Od 13 do 17. To po 17. 15, kurczę. Trudno. Idziemy zobaczyć. Ale idziemy zobaczyć, co tam jest. Skupić można, pamiątka. Restauracja jest jakaś. No, problem mam z dym, Reinreich. Patrz, tu można na kieliszki kupić. Poszli zwiedzać fort, pójdą napić się wina. No a jak? Pić menele trzeba, turyści. Nie? Człowiek nie wielbłąd, pić musi, nie? Menele turyści normalnie. Tu widzę, że jakaś sala wykładowa zaaranżowana została. Dobrze, zwiedzamy wnętrze. O, od razu lepiej, tak chłodniej się zrobiło. No. Ciekawe, z jakiego drewna jest stworzone. Ale to jest za. Pomyśl sobie, że to kiedyś sobie było zrobione. Dokładnie. Tutaj jest widok z góry na całą dostępną budowlę dla zwiedzających. Wygląda na to, że po prostu brakuje ekspozycji w tych pomieszczeniach. Jakby tylko. No nie, jest jakiś tutaj przebrany pan. O, tutaj
Może to więzienie jest. Albo sala szpitalna. Nie wiem, zaraz zobaczmy, co tu jest napisane. Areszt militarny. Z 14 roku XX wieku. Także to był pan policjant ówczesny. Pilnował zbójów. I tak mieszkali, znaczy mieszkali, byli osadzeni. Mieli chleb, mieli fajkę, coś więcej, nie? Kawałka chleba i łóżko i wyrko, co no, dokładnie. Idziemy dalej. A tu to chyba było dla tych najgorszych zbójów. Można zobaczyć? Widać coś? Ty, nie widać nic. Ty, to było do tego... Ogrzewanie? Piec? Piec czy co? Tu się dokładało, wrzucało do pieca? Tak wygląda jak piec. Ogrzewanie. Otwiera się to? Tak. Kolejne sale z ekspozycją. Taki kurnik. To na dwie kurki chyba. A co to ma być? A, to jest dezynfekcja. A to jest oczyszczacz powietrza. Co ta korona robi? No, tu jakaś promocja współczesnej sztuki. Recykling. Takie plecaki widziałam w Belgii. No. Albo dwutlenku węgla. 21,8 i wilgotność 62. No to fajnie, to w sam raz. Chciałeś flaszkę? Masz flaszkę. 10,5%. Limitowana edycja. O taką pieczątkę to ja jeszcze pamiętam. Kiedyś jak byłam dzieckiem, to widziałam taką pieczątkę. Powiem wam tak, no muzeum, twierdza, wszystko i nic tak naprawdę. Są rzeczy, które nie, nijak mają się do tego budynku, do tego obiektu. Tak jakby ktoś po prostu szukał na siłę jakiejś ekspozycji, żeby wypełnić puste wnętrza i przyciągnąć ludzi na zwiedzanie. Dużo bardziej podobało mi się, kiedy byliśmy w Polsce 2 lata temu, w wakacje, zwiedzaliśmy twierdzę w Przemyślu. Tam było dużo ekspozycji, dużo zachowanych obiektów, przedmiotów. Sali Solio, bardzo polecam, Przemyską twierdzę. A tutaj flaga amerykańska z 1918 roku. O, to już coś ciekawszego w porównaniu z poprzednią salą. Od piwa? Pewnie tak, filiżanki, fajki. Miarka jakaś miarka, może to jest, wiesz, nie wiem co to mogło być. Temperaturę pilnowały? Tu jakiś... A, tu w sumie jest Koblencja. Przedstawię Koblencję. Tu mamy mapę miasta Koblencja z początku XX wieku. Nawet wcześniejszego, 1887 rok. Tak wyglądało wówczas miasto stare Koblencja. Po lewej stronie mamy stare miasto, przez które szliśmy wcześniej, po prawej mamy twierdzę, no i nadrzeczne zabudowy. Jak widać tutaj po środku ten cypel, gdzie był pomnik z koniem. W tym momencie stoi tam pomnik z koniem, wcześniej tam był port. Jakiś dok może. Obecnie jest to zasypane i stoi pomnik. Tutaj mamy strój pułkownika 8 artylerii brygady w oryginalnym stroju.
Następnie mamy żołnierza 4. kompanii batalionu 8. Małe prycze wąskie. Być może, albo po prostu tak robili. Ale to jest oryginalny wystrój izby, w której mieszkali, nie? W trakcie walk. Tak mi się wydaje. Tu mamy jakieś działo. Można coś wcisnąć, tak, i słuchać na słuchawkach. Można na słuchawkach. Imitacja okopów. Kolejne artyleria, którą walczyli obrońcy twierdzy. I kolejne pomieszczenie mieszkalne żołnierzy. Proszę pana, jak się panu częściowa wyprawa podoba? No spoko. No jak na razie zadowolony. Pogoda dopisuje. O, a co tu mamy? To może ci, co nad rzeką byli wtedy te postacie? Te być dwie, może, to są ci... To coś, jakieś symbol, Syreny, to są syreny z Koblencji. Tutaj mamy makietę rezydencji Philippsbruch z XVII-XVIII. Zamku Filipa, tak? Tak, wieku. XVII i XVIII wieku. Tak. To on jest tutaj na brzegu Renu. Widziałam go. Ile? Co? W skali... no... A, w skala 1 do 280. No. Tutaj mamy jakieś... symfonie Johanna Georga Langa zachowane. Nie wiem, na ile to są oryginały, czy to są po prostu przedruki. O! Johann Wolfgang von Goethe. A to jest starorzymski łuk. Z tego łuku strzelano, wystrzeliwano i atakowano przeciwników. Przynajmniej tak tu jest opisane. Nazywa się Skorpio. Miał zasięg od 120 do 150 metrów. Z IV wieku. 400 lat temu. Idziemy dalej. W zasadzie wróciliśmy chyba do tego samego miejsca, w którym... Nie. Mieliśmy tędy wchodzić, poszliśmy na prawo. I co, na górę jak wejść? Tędy chyba, prawda? Nie, tam jest prawo wyjście. A jak wejść na górę? Powiesz mi? To tam winna była, nie? Ale na górę. To musimy się tam wrócić z powrotem, tam były schody. No to idziemy dalej. Moi drodzy, wchodzimy prawdopodobnie do aresztu. Ale najciekawsze jest to. Herzlich willkommen. Tutaj chyba była jakaś sala przetrzymywania. Izolatka. Dla najcięższych złoczyńców. No małe to pomieszczenie, szczerze. Żadnych dybów. Był przetrzymywany 3 dni o wodzie i chlebie. A, żeby zmiękł. W ciemnym i zimnym pomieszczeniu. Pojedynczej sali. Bez światła chyba. A. Idziemy dalej, szukamy wejścia na górę. Tam jeszcze nie byliśmy. Ale tam już byliśmy. Nie, tam nie byliśmy. Dobra, to najwyżej tędy zobaczymy i wrócimy się tam. Najpierw tu. Można chodzić i chodzić, szczerze powiedziawszy. A, jesteśmy w miejscu, o którym wcześniej nie wspominałam, ze względu na to,
że jest to pomnik. Pomnik poległych żołnierzy niemieckich z czasów I i II wojny światowej. Nie jest to dla nas jakoś ciekawe miejsce, no ale Niemcy urządzili taki pomnik, więc mają. Tak to wygląda. Myślę, że nie ma co tutaj dłużej stać. Nie, idziemy dalej. Idziemy dalej. Fort jest bardzo duży. Dinant wielkościowo nie porównuje się. Może no, ten z... jest też mniejszym, nie? Tak. Może Lille powierzchniowo, no, fort, coś podobnego, Lille we Francji. Tylko że, no. Tylko, że tam tak naprawdę w Lille nic się nie dzieje, bo jest fort otwarty do spacerów, nie ma żadnych miejsc do oglądania, a obok fortu są tereny zielone, zoo, czasem wesołe miasteczko. Natomiast tutaj, jak widać, można dużo zobaczyć. Stwierdziliśmy, że wracamy, ponieważ tam z tyłu nic już nie było ciekawego. Idziemy tu w prawo, tam coś się dzieje. Przynajmniej jest jakieś przejście gdzieś, gdzie nas nie było. Kolejne przejście, kolejny tunel. Ile my tych fortów już widzieliśmy? Łomelien, Borsbeck, Lille, Przemyśl, Dinant 5 i to jest 5, szósty. Na pewno. Zamków już nie pamiętam, ile zwiedziliśmy. Kościołów od groma. Chyba jakieś 10. Albo setkę ponad. No, mogliśmy już widzieć. O, tu też ładnie. Dobra, zobaczmy. Ciemno się robi. Może coś zobaczymy? Wybaczcie jakość, ale nagrywam telefonem. Nawet daję radę, to Xiaomi. Nie powala, tak jak wspomniałam wcześniej, na nogi. W Przemyślu, tak jak mówię, było dużo więcej ekspozycji. Tu jest taka atrakcja, że są korytarze, można sobie pochodzić w jedną, w drugą stronę. Tam byliśmy wcześniej. A tutaj też byliśmy. Tu jeszcze nie byliśmy. Nie? Tu jakaś scena widzę. Może jakiś koncert będzie, bo albo był. O, tu można chyba na górę wejść. Tam ludzie wchodzą, to pójdziemy sobie tam. Najpierw tam pójdziemy i wrócimy tam na ten taras widokowy na miasto. Dobrze. Wisienka na torcie będzie. Nie truskawka, tylko wisienka. No, już teraz. Teraz czas na obiad będzie. Obiad o kolację jeszcze. Ciekawe co wyjedzie, nie? No na pewno nie będą to burgery, ani frytki. No tym razem. Tylko pizza i kebab. Nie no, nie jesteśmy aż tacy. Ładnie. Wypadałoby sobie jakieś zdjęcie zrobić. No. Także... pauza. To chyba była łazienka. Nie, kuchnia. O ja! Pralinki. Kawa. Herbata. Prawie jak w domu u siebie. Prawie jak w domu. I telewizja nawet jest. A tu frania. Albo nie frania, ale coś w tym stylu. O, tu były przyjęcia, tu dowództwo chyba mieszkało. Całego fortu. I na tamte czasy to mieli pierwszy. No. I nawet maszyna do szycia. O, tu ja chyba była sypialnia. Taki regał z lustrem. No, takie rzeczy były. Na początku XX wieku były. Sypialnia z pokojem dla dziecka. A jakoś ci powiem, o to łóżeczko dziecięce bardzo źle mi się kojarzy ze szpitalnym. No. Nie wiem, chyba w dzieciństwie byłam w szpitalu i takie miałam. Ale tam to chyba oryginalne klepki, nie? Możliwe. To wracamy na drugą stronę. No, wracamy. Już tu byliśmy.
na dole. O, i wyszliśmy na samą górę fortu. Piękne róże mają. Tu jest ogród jakiś teraz. Buraczki, kalarepki, ogóreczki. Wszystko tu jest. No. Przed chwilą byliśmy tam na dole. Super, można przejść się murami fortu, twierdzy. Fajne miejsce, nie? No, dopiero na dole byliśmy. Dawaj sobie może zrobić zdjęcie. Za chwilkę. Jeszcze pójdźmy tam i z powrotem i będzie czas na fotki. No, fajnie, fajnie. I we dwa lepiej. No. Ale nadal to nie jest wisienka na torcie. To na razie masa lub krowa. No, tu jest wysoko. Szliśmy tędy, tak? Prawdopodobnie, nie tak. Wiem, już się pogubiłam. Szczerze, zazwyczaj mam łatwość w orientacji w terenie, ale w tym momencie tyle korytarzy, tyle schodów, zaułków, tuneli, że ja już nie wiem. Nie, tam chyba jest zachód, to tam rzeka płynie, tam słońce świeci, dobra. Magazynek jakiś? Tu winogrona. Patrz, to stąd to wino jest, z tych winogron. Młodziutkie grona. Tegoroczne. A żeby was nie okłamać, nasz hotel znajduje się gdzieś tam, za tą górką po prawej stronie. Z tamtej strony przyjechaliśmy. Nie widać go teraz. O, widać Ren. Chodź kawałek dalej. O, ale pięknie. Pięknie. Widok. Musimy sobie zdjęcie na tym tak, zrobić. Tak, koniecznie. No, widać. Dobra, robimy zdjęcie. Chcieliśmy już iść na tą wisienkę na torcie, ale trafiliśmy jeszcze na inną miejscówkę wartą zwiedzenia. Jest to wystawa starorzymskich przedmiotów. Tak jak wcześniej wspominałam, Koblencja była częścią starorzymskiego imperium. Na terenie przynajmniej Koblencji kiedyś istniało starożytne imperium rzymskie. No i mieszkańcy, którzy tu mieszkali, mieli również swoje przedmioty, pozostawiali je. Tu nawet mamy przedmioty ludzi sprzed czasów rzymskich. No tutaj widać jakiś obelisk, rzeźba, jakiś nagrobny pewnie obelisk. Dzbanki, talerze, naczynia przede wszystkim. To prawdopodobnie wygląda na wannę. Nie uważasz? Całkiem możliwe, no. Ale fajnie sobie z tego zrobili. No, oryginalnie. Słuchajcie, nawet sitko mieli. Kojarzycie takie sitka? My mamy podobne, fioletowe. Jest plastikowe. Tylko plastikowe. Narzędzia, szpilki, igły, miecze. Jakieś biżuteria.
amulety. Tu jest chyba z żadnego wozu chyba, nie? Z konstrukcji. Aha. Ten kawałek metalu. Wygląda na to, że tak. Most rzymski, drewniany, w Koblencji, na Renie. Przynajmniej makieta tak mówi. Tu akurat, tu mi się akurat podoba, więc cofam słowa, które były dużo, dużo wcześniej, że jest mało ekspozycji. Tu jest akurat bardzo dużo tych ekspozycji związanych z Rzymianami. I jakbym miała oceniać ten obiekt teraz, to takie 8 na 10 może bym dała. Wcześniej było takie 5-6 na 10. W ogóle nie spodziewaliśmy się, że tyle tego będzie na miejscu do oglądania. No tak, każdy sobie coś przeczyta w internecie, a to będzie to, myśli sobie, może 2-3-4 sale, a tutaj idzie się i chodzi. Non stop. Tak, na spokojnie 2 godziny na całą fortyfikację, twierdzę, to na pewno. I cenowo też to nie jest jakoś tak drogo. Bilet w tą i z powrotem gondolą, już musimy wracać, to było ile? 14 euro za osobę dorosłą. A jeżeli ktoś chciał kupić bilet ze zwiedzaniem tegoż muzeum, twierdzę, to wychodziło 17 euro za osobę dorosłą. Także idziemy dalej, szukamy tej wisienki na torcie. Zbliżamy się do miejsca, do którego cały czas zmierzam od początku, ja przynajmniej, do tarasu widokowego na całą Koblencję. To ma być ta wisienka na torcie. I mam nadzieję, że kopary nam upadną, jak pójdziemy i zobaczymy to miasto z tej strony, z twierdzy. Tu już widać budki restauracyjne. Tamten był bardziej obronny, tu był... Na to, że z całej tej wycieczki do Koblencji najlepszy będzie Ford. Ford? No, robi robotę, powiem. Robi mega robotę, no bo to jest takie miejsce oryginalne, bo nie dość, że z drugiej strony rzeki, nie dość, że w skale wykute. O, popatrzcie, samoloty ścigają się. Widzicie? Oj, zaćmienie słońca jest teraz jeszcze. No, tak trochę. To o czym mówiłam, że nie dość, że po drugiej stronie rzeki, nie dość, że na skale wybudowane, nie dość, że dojeżdża się też tą kolejką gondolową, to widok z tego miejsca zapiera dech w piersiach. To nie był, serdecznie polecamy tutaj przyjechać. Oczywiście, jak najbardziej. Zresztą jak nie wierzycie, no cóż, sami zobaczcie. Proszę Państwa, oto Koblencja z twierdzy. Piękna panorama. Nieprawdaż? Idźmy jeszcze tam wyżej. Przed chwilą byliśmy tam na sypelku na dole, nie? Dokładnie. O, myślę, że tu jest ta najlepsza wisienka. Ren. Miasto, stare miasto. Koblencja. Ten cypelek, o którym byliśmy jakąś godzinę temu przy tym pomniku z koniem. Jak ale widać, jak mało ludzi teraz tam jest. Teraz? Może teraz tak nie wygląda. No i tu jest moza. Moza wpadająca do Renu. I współczesna zabudowa miasta. Spory jest ruch statków towarowych. Tak, bo te statki towarowe to są nawet wpływające z Morza Północnego. Przez Holandię. Płynął przez Niemcy, nawet do Francji. Jak podoba się wyprawa na górę? Jak na razie jestem na tak. Ja tak jutro sam. Jutro jak pogoda dopisze, to jeszcze wybierzemy się w rejs statkiem. Oczywiście. Z czego zdamy relację. Teraz wracamy na dół.
Najpierw poderwiemy się w górę, później będziemy na dół. Powoli dojeżdżamy do miejsca, z którego gondola wystartuje. I jedziemy. Uwaga. Juhu! Proszę Was. Po tej drabince na górze. Patrzcie jeszcze raz na Ren z góry, na miasto. Przepiękne widoki. Twierdza. Tam byliśmy dopiero na górze. Powiem Wam dzisiaj, pogoda nam naprawdę napisała. Mi się tak zepsuło i odkryliśmy tu 2 godziny. Nawet nie żartuj. Ale by było. Co? Ale by było wtedy. No. Nawet tak nie żartuj. O takim stateczkiem jak właśnie wypływa, jutro planujemy się wybrać. Na wycieczkę. No ładnie, raz w nocy. Teraz port. Mimo włączonej klimatyzacji, no niestety jest tu bardzo, bardzo gorąco. Tak jakby mniej ludzi było, wygląda na to, że już część osób zakończyła zwiedzanie. Jeszcze niektórzy są. My do nich się też zaliczamy i kontynuujemy dalsze zwiedzanie miasta. Drodzy, zbliżamy się do kolejnego obiektu. Jest to kościół, właściwie bazylika mniejsza, pod wezwaniem świętego Kastora. Jest to budowla romańska, zakończyła jej się budowa około 836 roku. Już jest tak gorąco, jesteśmy bardzo zmęczeni, że już mi się język lekko plącze. Co ciekawe, posiada 4 wieże, wszystkie o jednakowej wysokości. No, czwartej nie widać za nową. Wszystkie po wysokości 44 metrów. Są tutaj 2 ołtarze główne, 3 nawy. Co więcej, najważniejszą ciekawostką jest to, że miano bazyliki mniejszej nadał jej Jan Paweł II 30 lipca 91 roku. Od tego momentu jest to właśnie bazylika mniejsza. Wielokrotnie w trakcie swojego istnienia była niszczona przez różne wojny, naloty, pierwsza, druga wojna światowa. Później był odbudowywany. No i w tym momencie ma taki wygląd. Jesteśmy od strony wschodniej. Ja wiadomo, kiedyś budowano kościoły na planie krzyża z kierunkiem głównego ołtarza wschodnim. Także postaramy się wejść, jeżeli będzie to możliwe. Tutaj mamy makietę, jak to wygląda. Przynajmniej jak to kiedyś wyglądało. I ta bazylika mieści się właśnie w tym miejscu. Tutaj był ten pomnik z koniem Wilhelma, a my byliśmy po tej stronie, na górze. Otoczenie kościoła bardzo ładne, zielone. Tak jak już wcześniej mówiłam, to jest bardzo dużo zieleni. Zauważyłeś to, Piotr? No, oczywiście jestem naprawdę w szoku, że aż tyle tego jest. Bardzo dużo zieleni, tak fajnie schładza w taki upalny dzień. O, można sobie tu zdjęcie zrobić nawet. Mało gdzie spotykane jest w ogóle, żeby w okolicy kościoła tyle w ogóle zieleni było. Będziemy wracać, to sobie zrobimy zdjęcie. Ciekawe, czy da się wejść dzisiaj do tego kościoła. Nie mam pojęcia, czy o tej porze jest jeszcze otwarty. Spróbujemy. Tu
kolejne dwie wieże z tych czterech. Duży dziedziniec przed kościołem, obecnie parking. Sprawdźmy, czy są drzwi otwarte. Wygląda na to, że jest otwarte. Otwarte, wchodzimy. O, chyba się odbywa msza. Nie, nie wejdziemy, msza się odbywa. Msza się odbywa, nie wejdziemy. No, uszanujmy. Oto ten kościół od frontu, od strony zachodniej. Wieża 44 metry. Ciekawe, czy można wejść na któryś z wież. Kilka tych wież już zwierzyliśmy w kościołach, nie? No, zgadza się. Piękny kościół. Idziemy dalej. Pomnik pamięci tu widzę jest. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Teraz widać. Aha, pomnik pamięci contre les Russes. Czy to dobrze rozumiem? Przeciw Rosjanom? Tak. No to dobrze. Rus de la Ville de Koblenz. 1814. Ale czemu to jest po francusku napisane? Bo Napoleon szedł na Moskwę. Dobra, to idziemy dalej. Idziemy teraz w stronę kościoła świętego Florina. W międzyczasie tutaj dziwne ekspozycje znajdują się na tym dziedzińcu. Tutaj palec, tam flakonik i torebka. Co to ma symbolizować? Nie mam pojęcia. Idziemy dalej. Tutaj też jakaś fortyfikacja na chyba mury miejskie, po których można wejść na górę. Ludzie widzę chodzą. Tutaj jest Muzeum Ludwika. Jest muzeum, tak. A tu szliśmy z tamtej strony chyba. Od gondolowej. Chcesz się coś napić? Masz tutaj barek. Widzę, że festiwal food trucków dalej działa prężnie. Kolejna instalacja. Bransoletki, nie bransoletki. I znowu tereny zielone. Idziemy dalej. Zbliżamy się powoli do kościoła świętego Florina. Tutaj widzimy piękną kamienicę z takim wykuszem. Natomiast co do samego kościoła świętego Florina, jest to kościół protestancki. Wcześniej należał do klasztoru pod tym samym imieniem, czyli świętego Florina. Obiekt został zbudowany w XI wieku, natomiast podczas wojen napoleońskich został on przekształcony w magazyn. Obecnie pełni funkcję również kościoła protestanckiego. Teraz już jest tak, jak było. Co ciekawe, posiada dwie piękne wieże i wysokie mury. Widać, że to są mury romańskie z elementami portalu romańskiego. Też gotyku trochę, może w środku. Ale nie będziemy wchodzić, ponieważ jest już godzina 7:00 i chyba jest zamknięty tak naprawdę. Tak to wygląda. A my idziemy teraz gdzieś na Stare Miasto coś zjeść. W końcu znaleźć jakąś restaurację. Tu jest coś ciekawego. Ale chyba nic tu nie zjemy. Dobra, idziemy na miasto. Weszliśmy na taką uliczkę. Ja proponuję może, gdzieś byśmy się do chwili zastanowili. Poczekaj. O, popatrzcie, jakie piękne wykusze. To się jakoś fachowo po polsku nazywało. Jak to znajdę, to wam napiszę. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Ale tu jest rok 1701, datowany budynek. Idziemy dalej. Hotel Weinstube. Też kunszt
zdobienia. Popatrz na ten hotel, Weinstube. No, widzę. Pięknie, wykończone, elewacja. Jakie koty! Ha! Ale fajne! Widziałeś to? Zobacz tam, przy... No, ale widziałeś te? No, fajne. Przy fortepianie też bardzo niezłe. Otwieram. Albo więcej takich. Tu jest centrum handlowo-odzieżowe, restauracyjno-usługowe. Wiecie co? Nie wiem, czy uwierzycie. Jesteśmy w Koblencji. Jest godzina po 19:00. 10:10. Natomiast temperatura dnia dzisiejszego o tej porze pokazuje nam 19:09. 4 czerwca. Panie i panowie, 28 stopni. Tak. A my już od 4 godzin wędrujemy po mieście. Automat na cygarki, jakby kto chciał, za potrzebą w nocy. Jak samopoczucie? Ogólnie to bardzo dobrze. Dzisiejszy dzień był bogaty, jeśli chodzi o zwiedzanie, o atrakcje. No, chociaż zmęczenie robi swoje. Nogi zaczęły boleć i trzeba było sobie przerwę zrobić. Dokładnie tak. Po 4 godzinach w końcu znaleźliśmy restaurację meksykańską, więc będziemy jeść dzisiaj meksykańskie jedzenie. Zobaczymy, czy nam posmakuje. Moi drodzy, wyszliśmy z restauracji meksykańskiej. Tu na górze siedzieliśmy, na ogródku. Bardzo polecamy wszystkim, jeżeli będziecie w Koblencji. Wpadajcie do Taquitos, Cantina i Bar. Pyszne jedzenie. Tacos, burritos, kukurydza gotowana na patyczku. Mega. Jeśli mogła jakaś muzyczka, że jest delikatna. No, muzyczka może, mogłaby też, ale myślę, że zagłuszałaby rozmowy ludzi. Natomiast my w tym momencie udajemy się na parking do samochodu i wracamy do hotelu, ponieważ już jest, no, 9:00 praktycznie, nie? No. 9:00. Tak, 5 godzin wystarczy na dzisiaj. Jutro też są ciekawe miejsca, atrakcje, które zamierzamy zwiedzić. Pozdrawiamy gorąco. Pa! Miało być do jutra, ale nie mogłam się oprzeć. Nie mogłam się temu oprzeć. Obczajcie to. Ten to jest mistrz. Warto po to przyjeżdżać do Koblencji. Psy też są, ale koty? Ojeju. Mi się ci na dole też podobają tutaj. To? No, nieźle. Dobra, to tyle na dzisiaj. Bye. Wróciliśmy na teren hotelu. Parking 1, parking 2, tam jest jeszcze za tym budynkiem trzeci, tu jest nasz hotel, drugie piętro nad tym zaświeconym światłem, na balkonie tam mieszkamy. Kiciu na nas czeka z utęsknieniem, także... A tam to chyba jest wieża telewizyjna, tak wygląda. Ciekawe, czy tam można wjechać. Jak się uda wjechać? To byłaby nie lada gratka. Muszę ogarnąć na internecie. Takiej okazji nie przepuścimy. Także życzymy dobrego, spokojnego dnia i wieczoru. Czy ranka. Nie wiadomo, o której nas oglądacie. Mnie troszkę słoneczko wzięło. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i do jutra.